Moi drodzy, właśnie zakończył się coroczny plebiscyt na najlepszego polskiego sportowca, na top 10 najlepszych polskich sportowców. Plebiscyt organizowany przez Przegląd Sportowy, pokazywany obecnie w telewizji Polsat. Tegoroczny plebiscyt to dla mnie jeden wielki bullshit. Dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, bo jedyny polski mistrz świata, Łukasz Różański, który zdobył w fenomenalny sposób tytuł WBC w Polsce, po prostu niszcząc Babicza w pierwszej rundzie, walcząc o tytuł, który dzierżyli niegdyś tacy zawodnicy jak Mike Tyson, Lennox Lewis, Vitali Klitschko, i to o ten tytuł właśnie walczył Andrzej Gołota z Lennoxem Lewisem. I polski mistrz świata w boksie nie znalazł się w top 10. Ktoś mi powie, głosowali kibice, tak? A mi się wydaje, że za tym stoi polityka. W cudzysłowie oczywiście polityka. I jest to jeden wielki skandal. Łukasz, niczym się nie przejmuj. Bo liczy się to, co mówi cesarz. A cesarz mówi, że jesteś przynajmniej w top 5 polskich sportowców. Przynajmniej w top 5. I pamiętaj, że kibice uważają tak samo. Żadna polityka tego nie zmieni. Pozdrawiam cię.